tu Ania. I Bartek. Cześć. Zapraszamy na nowy film. Numer 93. Witamy się z miasta filmowego, a skoro robimy filmy, no to stwierdziliśmy na pamiątkę, taki film powinniśmy mieć i naszych widzów z takiego miasta przywitać. Jesteśmy w Cannes, także przemieszczamy się. Tutaj dojechała Anna, ale wcinała arbuza, więc... Musimy zaliczyć postój. Tak, musimy zaliczyć postój, znaczy się skorzystać z postoju. Tak, zwiedzimy stację. Tak, i co, za chwilę Monako. I już wjeżdżamy na ziemię makaronem i mozzarellą? Może być. Płynącą. Także do Włoch. Co jeszcze? Chyba już ustaliliśmy, dokąd jedziemy. Zobaczymy, ale jeżeli tak będzie nam dane, to chcemy dojechać do Maribor, miejscowości na Słowenii. Okej, okay. Coś tutaj jest mówione, coś może leci gdzieś jakieś radio, więc... Żegnamy się. Do zobaczenia. Do zobaczenia, taki przerywniczek tylko. Pozdrowienia z filmowego miasta. Autostradę. Tak sobie właśnie drewczemy, a już do Was wracamy. Cały czas tu się coś rusza w krzaczkach, nie? Ale to jeszcze reszki. Słuchajcie, witamy na... Włoskiej ziemi. Włoskiej ziemi. Zmieniały się trochę plany. Mieliśmy dojechać do Mariboru w Słowenii, ale zastanawialiśmy się o parking, co, jak, gdzie, kiedy. I przepędziliśmy przez całe Włochy, ale nadal jesteśmy we Włoszech i jesteśmy w miejscowości, w mieście Triest. Tak jest. Ania na początku wyszukała, że Triest jest ładny. O, jaki ładny, jaki ładny. O, to na Słowenii. A nie, Triest jest ładny, dlatego że to jeszcze Włochy. No, jak to Ania stwierdziła, no ani Lubiana, ani ten Maribor, no na pewno są jakieś piękne miejsca w Słowenii. Na Słowenii, w Słowenii. Ale no, Włochy. Pozostałe Włochy dla nas tutaj.
No i mieliśmy też jeszcze w zamiarze, chcieliśmy jechać zwiedzić jaskinię. Tak. Postojna nam wyskoczyła, ale oprócz tej postojnej Ania, coś nasy było. Ania gdzieś wyczytała, że ta postojna to jest tylko... I jeszcze wcześniej kawalmuncik. Aha. Trochę tu wygląda jak z tego. Pokazać, co zbłądzili. Ktoś tu zbłądził chyba. Się zatrzymał na dłuższą pauzę. Trochę to wygląda jak z tego. Z Czarnobyla, ale okej. Dobra, dobra, idziemy dalej. O czym myślę? Aha, o tych jaskiniach. No, no więc wcześniej są jeszcze fajniejsze jaskinie. Tam zwiedzanie trwa 2 lub 3 godziny, zależy jaką trasę się wybierze. I naprawdę przepiękne jest tam oglądać naturę i tak dalej. Także tam też mieliśmy zamiar pojechać. Jednak parking dla ciężarówek byłby trudniejszy tam. Tak, do ogarnięcia. Jest parking, ale tak właściwie to dla kamperów. I coś Ania wyczytała, że komandat jest, tak? Zostanie ciężarówką. Tak, 160 euro, także więc, kurde... No nie będziemy ryzykować, nie? I zostaliśmy w Trieste. Na razie próbujemy się wydostać z parkingu. Taki parking normalnie, stacja CPN normalny, ale sporządne dodamy, bo jest bardzo bliziutko i głównej drogi i do tego Triestu jest blisko. To dodamy później, jak będziemy przy Pyzie. A teraz przez te chaszcza próbujemy przebić się do cywilizacji. A wychodźcie z nami. Już wiecie, przyszliśmy połazić i jesteśmy w miejscu, które kiedyś było fabryką przetwórstwa ryżu, a w II wojnie światowej stało się obozem koncentracyjnym. Także takie miejsce jak to jest wzruszające. Za dużo nie będziemy stąd nagrywać, jeśli chodzi o nas. Ale spróbujemy pokazać wam to miejsce, ponieważ nagrywać można. I tak, potuptajcie tu razem z nami, bo myślimy, że bardzo, bardzo, bardzo warto.
No i co, nasi drodzy? Takie miejsce to zawsze skłania do jakiejś zadumy, refleksji, chyba tego, co drugi człowiek może, jeden człowiek może wyrządzić drugiemu człowiekowi. Nawet troszeczkę próbowaliśmy zgłębić informacje, jak to było właśnie z Włochami i kwestią II wojny światowej i nazistów. No, nawet tak ku naszemu zdziwieniu, bo tak do końca człowiek o tym chyba nie wiedział, że to właśnie Włochy były takim miejscem, do którego po wyzwoleniach obozów, po zakończeniu wojny naziści uciekali, dostawali nową tożsamość. Nawet tu dostawali właśnie nową tożsamość i najdziwniejsze jest to, że po prostu normalnie sobie żyli. No, że taką jakiś opis z jakiegoś nazisty, nie wspomnę teraz imienia i nazwiska, bo po prostu nie pamiętam, ale okej, był w SS, kimś ważnym, zabijał ludzi, a nagle trafił gdzieś i normalnie był elektrykiem w jakiejś firmie, póki nie został schwytany i osądzony, także najpierw robił jedno, a później po prostu sobie żył, nie? Także coś niepojętego, że jeszcze raz powtórzę, jeden człowiek drugiemu człowiekowi taką krzywdę może zgotować. Na pewno ten obóz koncentracyjny różni się od tych obozów, które mamy w Polsce. Troszeczkę inaczej to wygląda, tu została fabryka przekształcona, jednak tutaj też, no można tak powiedzieć, tutaj czuć śmierć w powietrzu. Na pewno ciarki przechodzą, jak człowiek wchodzi do sali, która nazywa się salą śmierci i zastanawia się, jak ginęli tutaj ludzie. Bądź gdy czyta właśnie to, co widzieliście na urywku, tekst pod tytułem "Dzisiaj wiem, że zostanę zabity, żegnam się z wami, mamą, siostrą, tatą". Także ludzie wiedzieli, co ich tutaj czeka. Okej, okay, my idziemy dalej i teraz z takiego miejsca zadumy jak najbardziej przeniesiemy się też do chyba do miejscowości, tak? Włoskiej miejscowości Triest. A wy chodźcie z nami, także zacznijmy trochę pozytywnie. No i też trochę na wesoło. Al nostro primo incontro, storia letto fine come in un racconto. Ti dico che sei bella e tu scherzi, ma quando mai? Dove siamo adesso? Un nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. Un volo sul mondo
diamanti nello spazio, un bacio in slow motion sul set. Rallento anche se vorrai volare. Se cade come un tramonto a luglio, sei il primo bacio che non puoi scordare. E quando tra di noi la tensione sale, mi basta il tuo sorriso per dimenticare. Non servono parole quando siamo io e te. E dove siamo adesso? Nei tuoi occhi la parte migliore di me. Niesiemy już do bałki i wracamy. Tak jak widzicie, jest ciemniej. Chciałem pokazać, że mam plecaczek, bo Ania niesie drona i Bo po drodze byliśmy w Lidlu, tak żeby kupić jakiś chlebek i tak dalej. No i oczywiście, jak jesteśmy we Włoszech, musieliśmy wziąć jakąś oliwę z oliwek i aperolka, ale ogólnie wiecie co? Pada, nie? No jak mamy być z nami szczerzy, autobus podjechał naprawdę pod sam parking, ale chwilę musimy przejść przez te zielone, no i się rozpadało. Wiecie co? Koło się mija, na razie się schowamy, pogadamy to sobie z wami, nie będzie miło, naprawdę. Tak. Czyli też wrócimy się? Tak też bywa. Myślę, że zaraz przejdzie. To takie jest, droga chmurka, taki kapuśniaczek, a my stoimy właśnie pod mostem. Także tyle. No słuchajcie, no fajny dzień, tak nam się wydaje. Coś zjedliśmy, coś wypiliśmy. O, Anna, to bierze mi telefon, bo też będzie... Uwaga! O, o, tak wyglądam. Coś zjedliśmy, coś wypiliśmy, coś zobaczyliśmy historycznego, coś zobaczyliśmy pięknego. Tak jest. Wiecie co? Nawet zrobiliśmy taką bardzo ciekawą rzecz. Wysłaliśmy do rodziny pocztówki. Tak jak to się kiedyś robiło. Można było kupić pocztówkę, znaczek. Napisaliśmy datę, zobaczymy kiedy dojdzie, nie? Także tyle. Co jeszcze? Wracając trochę do tego obozu koncentracyjnego, w którym byliśmy na początku. Tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Pod tym obozem są schrony niemieckie. One nie są częścią wycieczki, ale muzeum. Czytaliśmy w opiniach, że można poprosić, żeby tam wejść. Tak, żeby wejść i podobno raz na jakiś czas ktoś też organizuje oprowadzenie po tych... Tak, to są bunkry, ale to nie są bunkry, które miały służyć dla społeczności w razie wojny, bombardowania, tylko one miały służyć wybranym cywilom i... W ochronie... generała niemieckiego albo kogoś tam. Tych po prostu, ważniejszych. Tych ważniejszych. No, no jakieś szychy to zrobili. Słyszycie, jak to się rozpadało? To jak chcę, bro. Dobrze, że pod tym mostem mieszkamy chwilę, nie? No i tyle. No i co? Robi się już ciemno. Udamy się do Pyzy. Rozpakujemy się, ogarniemy i idziemy trochę spać, bo po godzinie 4 ruszamy. Jedziemy w pierwszej kolejności na Maribor się dotankować. Czyli znaczy, Słowenia? Tak, Słowenia, AdBlue żerce Pyzozaura trzeba napoić tym mocznikiem i wtedy co? Gior, a po Giorze, ale w Giorze chyba się będziemy widzieć, a po Giorze Bratysława i zobaczymy co taki dalej. Taki jest plan działania. Także dzisiaj było trochę gorąco, teraz pada deszczyk i chyba Ania chciała powiedzieć do zobaczenia i do usłyszenia. Wiecie co? Wygląda może niewyjściowo,
ale jest godzina, żeby was nie skłamać, już 6:30, a od godziny po czwartej, no właściwie można powiedzieć, że od piątej, żeby nie było, jesteśmy na nogach, a to dlatego, że pomagamy zespołowi, który był oddalony od nas około 70 km. Pomagamy im dlatego, że podziało im się nie tak, bardzo nie tak z jednym z kół, z jedną z opon. Także pomagamy im w tej kwestii, bo w ilości w zespole siła. Także my musimy im pomóc. Stoimy właśnie nad Varitexy. Nie wiem, nic nie będzie widać, bo są za nami. No i tak, walczymy, deszcz pada, stąd te włosy. Pada deszcz, jest ciemno, nic nie sprzyja, ale no co, musimy spróbować własnymi siłami rozwiązać problem. Będziemy tu im pomagać tyle, ile będzie trzeba. Czym tylko będziemy mogli. No i odezwiemy się na pewno po. Mamy nadzieję, że z dobrymi wieściami. Także robię nam gorącą herbatę, bo więcej już tam nie pomogę. No i tak, zaraz będę szła doglądać, pomagać. Także no, na teraz tyle. I mam nadzieję, że tak jak mówię, wrócimy z dobrymi wieściami. Trzymajcie kciuki. Dobra. O, Anna tutaj, proszę bardzo. Się. Okej. Okay. Po wszystkim. Pomogliśmy chłopakom. Okazało się, że to bardzo dobrzy znajomi. Więc Milusio, po pierwsze, że było się spotkać. Po drugie, fajnie było pomóc. Była ogólnie pogoda po psie. Czyli nie wiem, brzydko nazwana, ale leje. Po prostu cały czas leje, pada, jest mokro i wszystkie inne rzeczy. Zdobyczne. Z takim damskim, bo Anna też pomagała, czyli Anna dostała winko. Okej, okay, lecimy. Pędzimy, lecimy. Mamy 248 km do przytankowania AgBlue, naszego pyzozaura. Zabieramy się za śniadanko, bo Agnia już tutaj zaczęła ogarniać wszystko do śniadanka. I tyle. Ja pędzę. Życzę nam powodzenia, żeby przestało padać, bo po prostu koszmar. Od wczoraj tutaj cały czas po prostu leje. Jesteśmy już na rozładunku, wjechaliśmy na firmę. Chwilę musieliśmy poczekać na SMS-a, bo oczywiście mamy pipacza słynnego. Tak więc teraz już będziemy cofać. Mamy cofnąć pod szóstkę. Właściwie Bartosz będzie cofał, ja tu nadzoruję. No i co? I pada. Kurde, od tylu kilometrów pada, że szok. Odkąd wyjechaliśmy, a wyjechaliśmy o piątej? Z Włoch. O piątej wyjechaliśmy z Włoch. Trzeci kraj, w którym cały czas leje. Cały czas. Cały ten czas po prostu leje. Także jest nieznośnie. No ale będziemy w hali rozładowywać, a rozładowujemy jedną paletę. Dosłownie jedną paletę. Także rozładowujemy ją i będziemy jechać dalej na drugi rozładunek. Także co? Będziemy pojeździć do Bratysławy, no do następnego kraju jeszcze. Także miejmy nadzieję, że tam nie będzie padać, bo to już będzie przegięcie pałki, nie? I normalnie no, to jest 15 stopni, to już jesień. No naprawdę. Tak, tak się zrobiła jesień. Już. Także rozładowujemy. No i do dzieła z tym dniem, nie? No. Gwizdu, gwizdu, 9 minut i rozładunek poszedł do klienta. Jesteśmy, wyjeżdżamy stąd i pędzimy do Bratysławy. Do Bratysławy mamy 116 km. Czekajcie, tu ściszymy. Skręć w prawo. A po 100 metrach mamy skręcić w prawo, tak mówi Zofia. Tak, tutaj, o, 116, dokładnie, tak. Więc skoro mamy czas pracy do drugiej, tak? Do drugiej. Tak, do drugiej. No to powinniśmy chyba to rozładować, nie? Zobaczymy, może jeszcze gdzieś nas tam w pedytur pogoni, nie? Może nawet być tak,
nie mówię, że nie, bo nieraz już tak robiliśmy, że możemy te 100 km wrócić się tutaj do Gioru i się tu załadować, no bo tak byśmy powiedzieli, że tu jest nasz klient, nie? Także z którym współpracujemy ściśle i coś może być. Fajnie by było, jakby coś stąd było, bo wtedy szykowałby się długi fracht, ale no zobaczymy, nie? Kurde, powiem wam, audiczki sobie stoją na wagonach poopakowane, w kondonkach i jadą sobie do sklepów, także sklepów, salonów samochodowych, tak? No tyle. To, co Anna mówiła, słuchajcie, masakra jest, po prostu jest jakaś masakra. Jesień, jeszcze raz jesień, już rozmawialiśmy o tym. Od momentu, kiedy tylko cały czas nam leje, to mówimy, że kurczę, na następny wyjazd, bo my już mamy tydzień zjazdowy, dzisiaj poniedziałek, 9 września, w Polsce podobno cieplutko, tak? Ale coś czuję, że to wszystko chyba stąd pójdzie tam do Polski i dopiero będzie kocioł. A kocioł pod tym względem, że my na następny wyjazd już trzeba się jesiennie spakować. Długie spodnie. A ja mówię, niech to przestanie padać, bo mi się dresy kończą, no. Za przeproszeniem. Także zimno. Zimno, naprawdę zimno. Ten okres też trzeba przetrwać w ciężarówce. My zawsze się pocieszamy tym, bo wiecie, że tam trochę jesteśmy jednak pozytywnie do tego wszystkiego, staramy się być nastawieni, bo dużo zależy od naszego nastawienia. To powiem wam, że już mówimy sobie, o, następny wyjazd, to już się zacznie czas herbatkowy, zrób ciepłą herbatkę, ogrzewanie będzie sobie chodziło w ciężarówce, tu o wnóżki będzie cieplutko sobie wiało. Co nieprzyjemne, to tylko trochę z tą plandeką mokrą, brudną będzie trzeba się uporać. No i też z tym, że jednak jak to my mamy kierowcy, no co, takie minusy, nie? Ktoś by powiedział, no tak, względem tego, co mamy w domu. No chcesz iść do toalety, musisz się ubrać, musisz przejść jakiś kawałek. Prawdopodobnie może być to, że w deszczu, w śniegu, w zimnym, no po prostu może być nieprzyjemnie. No tak może być po prostu, nie? To jest taka chandra trochę za oknem. Dzisiaj przejechaliśmy 640 km z tą pomocą innemu zespołowi, znajomemu, znajomym. I tak powiemy wam, że tak trochę chandrycznie się jedzie. Już w pewnym momencie tego uderzenia deszczu o kabinę ma się dość. Chwilę ciszy, tunel, nie? O, chwilę ciszy, nie? Chociaż słychać ryk silnika, ale chwilę ciszy jest. Okej, trochę teraz opowiadam, trochę teraz szyję, ale też trzeba tych naszych przemyśleń trochę do was wykierować, bo na pewno oglądają nas albo przyszli kierowcy, albo osoby, które zaczynają w tym transporcie i na przykład jeszcze jesieni nie przeżyły. Jak my to widzimy, jak my na to się zaopatrujemy i co nam tutaj pomaga? Na pewno pomaga nam bardzo mocno to, że staramy się mieć takie pozytywne nastawienie do tego wszystkiego, a nie bardziej szukać plusów, a nie minusów, bądź tymi plusami te minusy niwelować. 116 km czekamy tutaj na kontrol, jakby to pan cieć powiedział. Cieć to brzmi dumnie i tak będzie. Niech nas skontrolują, wyjeżdżamy stąd i wieziemy dalej ładunek do Bratysławy. Okej, nasi drodzy, rozładowani, umęczeni trochę, nie będę ukrywał, że nie, bo jakiś taki zakręcony był ten rozładunek. Najpierw dużo meldowania, a to ochrona, a to normalnie. Później, a to jedź najpierw na pufer, a później jedź tutaj, a później czekaj tutaj. Trafiliśmy akurat na przerwę, a podjedź na stanowisku numer 2, jak już prawie zaczęliśmy się rozpinać, to poczekaj, aż ten przed tobą się rozładuje, to wtedy, znaczy inny gościu, to wtedy podjedziesz na tą jedynkę. Już człowiek nie miał siły kłócić się o to, że twój kolega kazał nam tu się rozpinać. Dobra, poszło dalej. Najgorsze jeszcze było to, że my ładowaliśmy tą stroną i z tej strony były klamry, a tą stroną ściągali, więc z czym to się wiąże? No musisz jakoś te klamry wypiąć. Nie chciało nam się rozpinać, no mi się nie chciało tak naprawdę rozpinać tej plandeki. No próbowałem gdzieś się wcisnąć tam za ten towar, upierdzieliłem się jak prosiak. Także niepocieszony jestem z tego tytułu.
później taki bilecik był mały na bramę. W rzeczywistości myśleliśmy, że ten bilecik żeśmy zgubili. Znaczy ja myślałem, że zgubiliśmy ten bilecik. Nie będzie można wyjechać teraz stamtąd, bo wszystko na ten bilecik. Okazało się, że ta pani, która dawała nam telematika, jak jej tego telematika oddaliśmy, to oddała nam bilecik, także masakra. Po prostu. Człowiek więcej się nam stresował, niż to wszystko warta. Tak naprawdę sobie sam nabrał na banie. No i dlatego jest zmęczony, zdenerwowany i wszystkie inne rzeczy. No ale chyba też nieraz tak w tym transporcie musi być, że albo trzeba lewą nogą wstać, albo lewą nogą wysiąść. Jak wysiadam zza kierownicy, to wysiadam lewą nogą, więc przyjmijmy, że wysiadam lewą nogą i dlatego wszystko szło mi nie po mojej myśli. Dobrze, że ani nie szło po jej myśli i ona chociaż była ostoją spokoju w tym wszystkim. No dobrze, rozładowani. I teraz tak. Mogliśmy przepauzować się na firmie, ale my nie wiemy, o której będziemy startować. Nie chcę za bardzo ryzykować nadużywaniem gościnności w firmie, bo nagle ktoś się dopatrzył, że za długo stoimy, jeszcze każe mi stamtąd odjechać. Więc jeżeli mamy czas pracy, jeżeli mamy czas jazdy, wolę ulotnić się na parking, a szczególnie, że parking tutaj w okolicy w Bratysławie mamy, bo 20 kilka kilometrów stąd jest ten parking, na którym było nasze déjà vu, na którym często bywaliśmy, więc tyle. Z takich ciekawostek muszę wam powiedzieć, że dzisiaj widziałem, jak produkuje się Audi wysokiej klasy i na przykład Porsche, jak również czekając na rozładunek widziałem zawieszenie do pętleja. Ciekaw jestem, ile było warte, także pneumatyczne. Wyglądało kosmicznie. Wahacz po prostu, chyba jakby te wahacze poopychał na złomie, to normalnie by się już dorabiał. Ja no, żartuję, no śmieję się oczywiście, ale naprawdę wyglądał kosmicznie cały układ zawieszenia, więc pneumatyka pełna, wszystko super. A wiedziałem, że to Bentley, no bo chyba Bentley, no na klockach, na zaciskach hamulcowych było napisane Bentley, więc no chyba raczej do Porsche tego nie wsadzają, bądź do Audi, bądź Volkswagena też tego nie wsadzają. Tyle. Starczy chyba tego mojego tutaj w tej kwestii rozładunku przyrodzenia. Jedziemy na ten parking też dlatego, że po pierwsze, że wiemy, że tam będzie miejsce, po drugie, lubimy go, po trzecie, ma bardzo dobry sanitariat, bardzo dobry prysznic i sobie tam z tego prysznica skorzystamy, żeby się odświeżyć, a od spedycji otrzymaliśmy też już informację, pauza. Mamy godzinę 21, za 15 minut powinniśmy być na tym parkingu. No i tyle. Będziemy. W rzeczywistości już widzicie bluza. Słuchajcie, tu jest 13 stopni. Naprawdę jest zimno. Fajne jest tylko to, że przestało padać. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą przez telefon, rozmawialiśmy, bo to jest nasz wspólny kolega, mój Jani. Będzie jechał z tym samym ładunkiem do tej samej fabryki, z tego samego miejsca. Zapowiedzieliśmy mu, że musi się przygotować na to, że nas w trzech krajach, czterech, padał deszcz. Ciągiem lało, więc mówię, szykuj się, bo może padać, samochód się też umyje. Tyle. Na parking za chwilę na pewno się widzimy, jak będziemy szykować się do kąpania, a później do spania, więc zostańcie jeszcze z nami chwilę. W rzeczywistości mówię, jakby to był jakiś program telewizyjny. Wydaje mi się, że jednak zostaniecie.